Zrobiłem potkę i co teraz? Mi się wydaje, że musisz w ojca rzucić. Rzuć w niego, rzuć w niego. Daję mu potkę, dałem mu potkę. Co z nim? Co z nim? Nie wiem, nie wiem. Coś się z nim dzieje. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, stary, co się dzieje? Siema, szemaneczko, z tej strony Maciek przez małe. W dzisiejszym odcineczku zagramy Poznajcie Mojego Dziwnego Tatę, ale chapter 2 właśnie wyszedł i jesteśmy razem z Olą na nim. Siema. Siema, jesteśmy bliźniakami, zobacz. Siema, wiem, my jesteśmy nubkami, chodź. Poznajmy mojego tatusia, który chapter 2 nas zaprowadzi teraz. Ale ja się go boję. Tata on każe usiąść, to siadamy. Siadaj. No, tata, siedzę, przecież siedzę. Chyba teraz tata nam zrobi jedzenie, nie jak w chapterze 1, że my musimy mu robić, widzę. Jak kazał nam usiąść przy stole. No to siedzimy grzecznie i czekamy. A wy w tym czasie strzelcie lajka oraz subika, jeżeli tego nie robicie. I przechodzimy do łacineczka. Co? Późnym wieczorem. O nie, no. Późnym wieczorem. O, ojciec! Na samym początku mnie straszy. Let's have some dinner, shall. A, to mamy teraz coś zjeść, tak? Ej, tryb pierwszoosobowy jest mocno tylko. Jak ja mam coś zjeść, jak mi wszystko do mamy do nie zapomnieć podeszło. Mu zrobić spaghetti znowu. Ej. Ja słyszę głosy. Ja też. Ej. Co mamy zrobić? Mamy zrobić dla ojca posiłek. Tylko sprawdźmy, co się zmieniło w domu. Czy coś ojciec zmienił? Tylko tak zobaczysz ciekawości, czy coś Maciek, ojciec zmienił. A jaką mam kolor koszulki? Czerwony. A ty fioletowy. Do góry nie możemy wejść. Ej, coś się zmieniło, coś. Ej, a ten ludzik tu był? Nie, no ja słyszę głos, ja się boję. Oj, ty, bo garaż jest otwarty w ogóle. Ja zamykam drzwi, zamykam drzwi. Zamknij te drzwi, zamknij. Nie mogę, nie mogę. No nie, no nie, no zablokowały się. No dobra, to staremu trzeba przygotować jedzenie, no trudno, no znowu będziemy musieli być jak szybko gotowaliśmy w ogóle. O, wiesz co to oznacza? Proszę. No. Że będzie ciężej. No, zjedz jeszcze jedno. Cyk, ja też mam zjeść. Mamy zjeść, mamy zjeść. Niam, niam. Ja ktoś otworzył drzwi! Ktoś otwiera drzwi. Albo to przeciąg, albo ktoś otwiera. Dobra, mamy zjeść. Ja... Zjadłem. Nie, ojciec! Ojciec, co ty robisz, ojciec? Dlaczego ojciec wstał? Posłuchajmy, co... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, przeciąg, poczekaj. Nie. O, ktoś tam jest z tyłu za ojcem. O nie, on ma kosę, to jest mroczny kosiarz. O nie, o nie, o nie. Dlaczego ojciec otworzył te drzwi? Nie. Mroczny kosiarz, to on robi tak, że ty robisz potem... Nie. Co? Tak. Poczekaj, bo ojciec coś nam kazał zrobić, ale nie słuchałem. Ej, on cały czas na nas patrzy. O nie! Co? Gdzie jest ojciec? To jest źle, to jest złe. Ej, tu jest coś otwarte, piwnica jest otwarta. Dawaj na dół. Co jest? Mamy znaleźć... A, schowaj się gdzieś. Gdzie ja mam się schować? Ojciec za tobą! Nie bij! No na pewno nie obok mnie, Ola! On nie chciał skrzywdzić. No skrzywdził cię. Co za ojciec? Tu akcja się od razu rozgrywa. Ola, posłuchaj, ty masz się chować do szafek, czego nie zrozumiałaś? Bo mi zająłeś szafę! Wiesz o tym, że jest nie tylko jedna w tym domu, nie? No nie! Jesteśmy i tak pierwszy raz tutaj w ogóle. A, wywaliło mnie. Wywaliłeś się. Co jest? A nie, dobra, jakiś tutorial, dobra, czyli chodzi o to, żeby włączać światło i barykadować drzwi do ojca, okej. Podnieś mnie! Ola! Słucham tutorial. Dobra, skip to tutorial, trudno, nie przekonamy się, bo Ola mówi, żeby ją trzeba podnieść, no to nie czytamy, jolo walimy, jolo, nie da rady jej podnieść, nie da rady. Czyli teraz jesteśmy zamknięci w piwnicy. Ja na zawsze. No i przecież tu da radę było schajdować się w ogóle, nie no. Wiesz, ale wiesz, że jak ja się boję, to panikuję i obijam się o ściany. No widzę. Tu... O, głosy, światło. Głosy, wiem, ja cię widzę. Radio. Telefon number. A odwiedzisz mnie czasami dzwoni? Dzwonię, ale nigdzie nie dzwoni. Ej, tu można zrobić magiczną miksturę. Ta. Take donut? O, donaty. Take orb. Mam magic orba. I mam donaty. Ej, a gdzie ten magic? Co? Ojciec, biegnie. A, nie. Oj, złapał mnie. No nie. Jeszcze raz, jemy szybciutko, jemy z ojcem obiadek. Kolację. Dobra. Co tata ma do nas do powiedzenia, no? Słuchamy tatę. Czemu on na nas biegnie? Nie wiem, nam się to już gliczuje 3. raz. No. 3 razy to widziałam, a za każdym razem się boję. Tak, tylko wiesz co jest najlepsze, że ojciec nas widział już. O, no mam, dobra, zbieramy na dół, robimy to szybciej robimy niż... Go. Need a basement key. Co? Dlaczego to... Co? Dlaczego to jest zamknięte? No właśnie. Ej! O, otwarte! Teraz na dół i biegaj na prawo, ja na lewo. Ja... Dobra. Shiftem się biega szybciej, nie? Dobra. Masakra. Jest. Schowałam się. Schowaliśmy się. A, ja nie widziałam, czy ty się schowałeś. No... Dobra, jestem schowany. Jest. A czy ty też widzisz, jak przez mgłę czasami? Właśnie tak. I właśnie nie wiem, o co chodzi, czy to jest normalne, czy nie. No właśnie, wydaje mi się, że chyba nie. Kurczę, no. Dobra, i teraz dostaniemy tipy, jak teraz przetrwać noc, tak? Tak, spacją wyskakujesz. A, dobra. Trzeba wstać. Ała, dobra. Czyli najpierw tak. Teraz... Aha, żeby zgasić światło, żeby w razie co generator. Czyli musimy zamykać basement jakimiś śmieciami i takimi innymi rzeczami. Tutaj musimy rozwiązywać jakieś zagadki. O nie. Nie, no. I tutaj jeszcze jakieś mamy różne rzeczy, jakieś potionki, żeby tacie dać później. Mamy jeść, uzupełniać wodę. Jak tyle rzeczy mamy ogarnąć naraz? Przecież to jest nierealne. Przecież to jest... Dla ojca mamy antidotum. Zrobić jakieś. I co mam wziąć? Co mam zrobić? Z czego mam to zrobić? Make a time for that before the clock 3 PM. Maciek! Co? Chowaj się, lepiej się chowaj, bo ja słyszę głosy. No, musimy znaleźć kartkę z księgi. Ja wiem, że kartka z księgi jest tam daleko. Tak, to idę. Idę zobaczyć. Ej, tu jakieś sekrety są. O! To chyba stara nasza. Ej, ja poszłam spać? Nie wiem. Ty, tu jakieś jest przejście, co jest? Ty, open book? Maciek! Chowam się. Ej, myślisz, że jak się pójdę spać, to mnie nie złapie? Złapie, bo jest napisane, że masz się schować. No, schowałam w łóżku. Pod łóżkiem czy w łóżku? Ale mnie zrobił, widział mnie, patrzył na mnie, przeszedł obok mnie i jednak na mnie skoczył. No, co ty nie powiesz, no, leżysz na łóżku, a schować się pod łóżkiem to są znaczące różnice, no ale trudno. Ale on zrobił mnie w bambuko, powiem ci. Nie, no dobra, spoko, teraz musimy to jakoś ogarnąć, no nie wiem. Ej, musisz znaleźć kartkę z magicznej książki i powietrze ci się kończy. Nie, jeszcze generator muszę uzupełnić teraz. Ej, ale hopsas. Co to jest? No, to jest tajemniczy portal. Tajemniczy portal, dobra, ale co muszę szybko uzupełnijmy, pyk, proszę bardzo. O, ja jestem splagniony, jestem szpaglony, to jest ciężko. Ale masz bardzo mało powietrza. Dlaczego? Ucieka ci powietrze. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mi oksygen? Co się wydarzyło? Może za mało generatora dałeś? Nie kumam, jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście, tym razem mocniej się przygotowaliśmy, ponieważ zobaczyliśmy u innych, jak to zrobić. W sumie to bardziej Ola zobaczyła. Dawaj, Ola. No idę. Pro-gamerko, no nie. O nie! Chowam się. Ja też się schowałem. Ja też. Dobra. Trzymamy się razem, znaczy osobno, ale razem. Dobra, Ola, to tłumacz, co musimy teraz zrobić. No ogólnie zanim weszliśmy do piwnicy powinniśmy zgasić światło, żeby oszczędzać generator. No. I używać latarek i musimy teraz iść tam w głąb piwnicy, znaleźć drzwi, których jest portret chyba starego, nie? Dobra. I tam będzie leżała magiczna księga i trzeba ją odłożyć do pomieszczenia, gdzie się pali ogień. Zrozumiałeś? Okej, dobra, czyli lecimy do samego końca, tak? Nie mogę wstać! Dobra, lecę szybko do samego końca. Otwieram. Dobra, skip all, bo to już widzieliśmy. I teraz obraz starego, tu jest nasza rodzina w ogóle. I to chyba my. Gdzie jest Ola? Tutaj, za tobą. No i co? Powiem ci, tu jest księga, wiesz co jest najgorsze? Co? Czy chyba układ pomieszczeń się resetuje? Nie. Dobra, mam księgę. Dobra. Teraz... Mam księgę, muszę ją odłożyć w to miejsce. Dobra. Ej. Maciek, nie podniosłam książki. To podnoś szybko książkę, ja hot doga sobie zjem, a nie mogę. I nie wiem, czy zdążę. Dobra, tylko ja jestem ciekawy, czy... Dobra, mam alchemiczną bułeczkę. Okej. Dobra, idę ją odłożyć na miejsce i potem będziemy musieli... Jest! Świeci się! Dobra, nice, widzę, coś tam włączyłaś. Tak. Dobra, Ola, tylko wiesz o tym, że teraz, zaraz on będzie biec. Tak, wiem, mam tutaj szafę. Dobra, tylko chce mi się pić, kurczę, no ja nie wiem teraz co mam zrobić. Mi też, możesz mi nalać. No właśnie, dobra, trzeba się schować na razie, dobra, bo biegnie. A nie, Refill Degenerator. Nie, to trzeba na górę wejść. O nie, Maciek, tlen nam się kończy, tlen nam się kończy. Nie. Dobra. Złapie mnie, no złapie mnie, no bo chciałem uzupełnić. Złapał cię? Tak, jeszcze raz. Dobra. Dobra, mamy uzupełnioną szklankę wody, teraz możemy zbiegać na dół, wezmę tylko jedną... A nie mogę generatora brać. Tylko znowu mamy zgliczowane, bo są otwarte, kurde, drzwi i wszystko inne, nie? Więc... O nie! Ej! Co? Ej! Zbiegaj na dół, szybko, chowaj się. Ja się schowałam na prawo. Dobra, ja się też schowałem. Ja się schowałem już, dobra. Stary zbiega do piwnicy. A ty zapaliłeś światło w piwnicy, jak ja je zgasiłam? Nie. A to stary zapalił, cwaniak. No. Dobra, to lecisz po tą księgę, nie? Szybko. Tak. Ja lecę po księgę. Dobra. Dobra, i bezpiecznie. I chyba będziemy mogli wybiegać. Wybiegamy, dobra. Ty spróbuj zabarykadować drzwi. A jak? Nie wiem, wykombinuj coś. Gaz. Skip all, gaz. Kurde, nie mogę wziąć. Idź uzupełnij może ten, energię. Biegnę. Kurde, klucz do piwnicy, Tutaj Maciek jest. Tutaj to bierz, bierz go. No. Ja idę księgę odstawić. No ja znowu jej nie wzięłam. No jak mogę się nie zabrać? Dobra, mam kluczyk. Bo wziąłem tylko jedną kartkę, a to trzeba więcej stron wyrwać, wiesz? Dobra, poczekaj, już biegnę. Patrz, co się teraz stanie. Nie mogę teraz. Dobra, mam klucz od piwnicy. Ja odnowiłem. Napiję się wody, dobra. I co teraz dalej? Przeczytam księgę. Mamy antidotum zrobić dla starego. Tak, musimy zebrać mleko, tutaj obraz. Te wszystkie składniki będą na tej szafie koło tego, wiesz. Dobra, to mów, co muszę zebrać? Mleko. Take me milkshake, tak? Tak. Dobra, chowaj się, stary biegnie. Gdzie jest ta szafa? Dobra, schowałem się, zbieg na dół. Ja też. Dobra. Dobra, kurde, picie, energia, masakra jest, to jest ciężkie zadanie. Dobra, czyli muszę zrzucić teraz od razu do pudełka? Dobra, puszczę sobie. Tak, tutaj... nie mogę wstać. Ja też nie mogę wstać, o, udało się. Ej, ja miałam drzwi zamknięte. Dobra, wrzuciłem jedno, milkshake'a wrzuciłem, nie? Tak, tutaj są jeszcze ośmiornice. No. Dobra, ja ją tu wrzucę. Dobra, napiłem się. A jak się wrzuca? Ile tutaj mamy? 34. Tak się wrzuca. Dobra. O nie, muszę się napić! Nie! No, otwórz się, dobra. Nie! Maciek! Ola, dobra, mów szybciej, co muszę wrzucić teraz. Te składniki, magiczną kulę i te skrzydła prawdopodobnie i te ponczusie. Dobra, magiczna skrzynia, proszę bardzo. Dobra, i skrzydła, tak? Tak mi się wydaje. Jak wydaje? Nie pamiętasz? Po angielsku było! Te ponczusie jeszcze weź. Co? I ponczusie? Jakie ponczusie? Te tutaj takie na wysokości. Donaciki. Tak. I co teraz? Dobra, mam potkę, zrobiłem potkę i co teraz? No, rzuć w ojca! Naprawdę? No na to... Chyba mi się wydaje, że musisz w ojca rzucić. Rzuć w niego! Daję mu potkę! Dałem mu potkę! Co z nim? Nie wiem, Coś się z nim dzieje? Co się dzieje? Stary, co się dzieje? Wrog potion! Nie! Jak to zła potka? Nie! Nie, złapał mnie! Ej, ale ty jesteś już w szafie! Byłem w szafie i zginąłem w szafie, no nie! Ej, ale on, patrz, on cię cały czas szuka! Nie, on mnie nie szuka, ja przegrałem, to stary mnie dopadł, nie? Nie! Ej, ale zobacz, jak daleko teraz zaszliśmy! No, powiem tak, mój stary mnie złapał, żeby was stary nie łapał, to musicie to przejść. O nie, wiecie co, w następnym odcinku będziemy musieli to przejść koniecznie, jeszcze lepiej, nie? Masakra. No dobra, no to outro wchodzi za 3, 2, 1.